Mury Ostrowskiego Zamku od wielu już lat pokazują, że latem są doskonałym miejscem nie tylko do ochłody, ale również do spotkania ze sztuką czy kulturą. Idealnym wręcz miejscem na chwilowy odpoczynek jest Ostrócka Galeria, w której mimo wakacji zawsze coś się dzieje. Jak zwykle w galerii dzieje się dużo. Co miesiąc zapraszamy Państwa na nową wystawę, a tym razem nawet podwójnie zapraszamy, bo mamy dwie wystawy w Galerii Sztuki, jeden wernisaż. Każdy, kto we wtorek 3 lipca wstąpił w progi Galerii Sztuki, szybko rozpoznał papieskie symbole, lecz zanim rozpoczął wędrówkę po życiu i pontyfikacie Jana Pawła II, zapoznał się z niekończącymi się poszukiwaniami Antoniny Schulz. Na blisko 40 obrazach można dojrzeć, jak autorka prac na przestrzeni 5 lat zmieniała technikę oraz artystyczne zainteresowania. Najczęściej maluję akwarelą, to jest moja ulubiona technika, ale w tej chwili maluję takie sytuacje życiowe. Tutaj mam właśnie już malowany olejem, to są jakieś kozy, dzieci, kury, właśnie osoby w sytuacjach życiowych różnych, takie łapie na gorąco. I to, co już takie jest niepowtarzalne, co może zniknąć, ja utrwalam to na płótnie teraz. Dwa płuce Europy to tytuł wystawy prezentującej pamiątki po Janie Pawle II, jak również historię jego następcy Benedykta XVI. Życie papieża Polaka miało ogromny wpływ na autora wystawy, który pragnie, abyśmy pamiętali o Janie Pawle II nie tylko przy okazji rocznic, ale każdego dnia. Jan Paweł II był takim dla mnie nauczycielem, orędownikiem, takim, jak modląc się do niego, czułem takie wsparcie, że on mi pomaga. Dlatego na wystawie możemy obejrzeć wycinki z gazet, publikacje książkowe, albumy fotograficzne czy kserokopie dokumentów przedstawiające życie i pontyfikat papieża Polaka. Ja to zbieram już od 8 lat. To jest moje zbiory takie, bo nigdy nie byłem na pielgrzymce Ojca Świętego. Moje marzenie właśnie było jechać do Rzymu. No i zacząłem tak jakoś, trafiła mi się książka o Janie Pawle II. Potem pielgrzymki były, w gazetach pisał, no i tak zacząłem jedną gazetę, dwie odkładać i tak się uzbierała cała szafka. Wystawy będzie można podziwiać do końca lipca. Zamkowa galeria będzie otwarta w sezonie letnim zarówno dla zwiedzających, jak również pasjonatów, którzy będą chcieli zaprezentować swoje dzieła czy kolekcje.